Aż 5 goli obejrzeli kibice w zaległym spotkaniu 9. kolejki drugiej ligi, w którym rezerwy Lecha Poznań mierzyły się z Olimpią Elbląg. Pierwszą groźną sytuację stworzyli sobie goście. W 33. minucie precyzyjne podanie w okolice 6. metra otrzymał Janusz Surdykowski, ale został on powstrzymany przez obrońców i bramkarza Lecha. Kilka chwil później, po zablokowanym uderzeniu Kacpra Falona, futbolówka trafiła pod nogi Marcina Bawolika, który celnym strzałem prawą nogą zapewnił prowadzenie Olimpii. Po zmianie stron goście nie zwalniali tempa. W 49. minucie mogło być 2-0, ale dużym refleksem wykazał się Bąkowski. W minucie 62. faulowany w polu karnym był Michał Kiełtyka i sędzia wskazał na 11. metr boiska. Karnego na bramkę próbował zamienić Kamil Wenger, ale jego strzał zdołał sparować na poprzeczkę Bąkowski, który nie miał jednak szans przy dobitce głową i było już 2-0. Na odpowiedź Lecha nie trzeba było długo czekać. W 70. minucie wprowadzony z ławki Filip Wilak podał w tempo do Huberta Sobola, a ten nie pomylił się w sytuacji sam na sam z bramkarzem. 2 minuty później Arkadiusz Kaczmarek zagrał górą do Sobola, który zderzył się z golkiperem gości i arbiter podyktował rzut karny. 11. pewnie wykorzystał sam poszkodowany, dla którego było to drugie trafienie w tym meczu. Gospodarze poczuli krew i w minucie 81. po raz kolejny odważnie zaatakowali bramkę Olimpii. Strzał Aleksandra Jacenki świetnie wybronił jednak Paweł Rutkowski. Chwilę później po rzucie rożnym na próbę wystawili Krzysztofa Bąkowskiego zawodnicy z Elbląga, ale ten nie dał się zaskoczyć. Ostatnie słowo w tym meczu należało do Olimpii. W doliczonym czasie gry dośrodkowanie z rzutu wolnego i późniejsze dogranie głową wykorzystał Janusz Surdykowski, ustalając wynik spotkania. Lech 2, Olimpia 3.